Obchody Dnia Polskiego Państwa Podziemnego odbyły się w piątek w Suwałkach. Była modlitwa, hymn państwowy i okolicznościowe wystąpienia przedstawicieli władz. Wszystko pod pomnikiem 41. Pułku Piechoty Armii Krajowej, gdzie delegacje złożyły kwiaty. Uroczystości uświetnił występ chóru Primo pod dyrekcją Ignacego Ołowia. Głos zabrał Jacek Niedźwiecki, wiceprzewodniczący Rady Miejskiej w Suwałkach oraz Jarosław Zieliński, poseł Prawa i Sprawiedliwości. Wtedy właśnie w tym dniu, czy w tej nocy, którą przywołujemy, powstała Służba Zwycięstwu Polski. Pierwsza organizacja wojskowo-polityczna, która potem miała swoje dalsze rozwinięcia, dalsze ciągi w postaci Związku Walki Zbrojnej. To decyzja z listopada 1939 roku, a następnie został tenże Związek Walki Zbrojnej przekształcony w Armię Krajową. Głównym zadaniem państwa, Polskiego Państwa Podziemnego była walka zbrojna. Prowadziły ją kolejno Służba Zwycięstwu Polski, Związek Walki Zbrojnej, Armia Krajowa, stanowiące integralną część Państwa Podziemnego, ale również ważnym zadaniem Polskiego Państwa Podziemnego była ochrona narodu przed biologicznym wyniszczeniem, ochrona i zachowanie kultury polskiej i tradycji. Polskie Państwo Podziemne to tajne struktury państwa powstałe w czasie II wojny światowej. Podziemie nie tylko walczyło z okupantem, ale też niosło materialną pomoc więźniom i ich rodzinom. Organizowało szkoły, miało własne sądy i administrację. Armia Krajowa liczyła setki tysięcy członków i była największą podziemną armią Europy. Najbardziej brawurową akcją podziemia w Suwałkach był plan wysadzenia miejscowego kina, gdzie mieli być niemieccy oficerowie. Plan się nie powiódł, bo przed zamachem Niemcy aresztowali organizatorów akcji i skazali na śmierć. Najtragiczniejszym momentem walki był lipiec 1945 roku, kiedy to oddziały Armii Czerwonej, wspomagane przez Urząd Bezpieczeństwa i Milicję Obywatelską, spacyfikowały tereny Puszczy Augustowskiej, wywiozły w nieznanym kierunku i zamordowały 600 osób.